Taka nastrojowa muzyczka nam się zagrała. Ja nazywam się Robert Banasiewicz i jestem pedagogiem, jestem terapeutą i prowadzę taki dom cudów na górce w Saint-Tropez i prowadzę gabinet terapeutyczny. Generalnie zajmuję się bardzo taką materią delikatną, jaką jest człowiek. Od czasu do czasu, gadając do tego sitka, przychodzą mi takie różne inspiracje. Jedną z tych inspiracji, bardzo, bardzo dla mnie ważną, istotną, był film Siedem Uczuć. Siedem Uczuć to film Marka Koterskiego, fantastyczny w ogóle. No i tak mnie naszło, to mnie zainspirowało do działania, do takiego podzielenia się takim pytaniem, jak się czujesz. Najczęściej na to pytanie ludzie odpowiadają okej, albo dobrze, albo nie, albo źle. A umiesz powiedzieć, co czujesz? Oczywiście mam na myśli taką relację terapeutyczną. Co czujesz? Ja czuję spokój, ciekawość. Czuję też radość, bo robię zwiastun, który zapowiada cykl siedmiu piątków, bo taki mam plan, żeby to szło w piątki. Siedmiu piątków poświęconych uczuciom. Siedem uczuć. Złość, smutek, strach, wstyd, poczucie winy, samotność i radość. Jak je przeżywasz? Jak je przeżywać? Jak je ja przeżywam? O tym wszystkim chciałbym gadać w te piątki, żebyśmy nauczyli się emocjonalnej obsługi człowieka. To jest ciągle pojawiający się we mnie pomysł, on sobie tam kiełkuje, się nim dzielę w różnych telewizorach i radiach i nic z tego nie wynika oczywiście, więc postanowiłem nie czekać na to, aż ktoś to zrobi, więc zrobię to sam. Opowiem wam o siedmiu uczuciach. Siedem uczuć, siedem problemów, przeżywanie ich, umiejętność przeżywania, doświadczania. To okazuje się rzecz dość skomplikowana i nie wszyscy dają sobie z tym wszystkim radę. Na podłożu tych emocjonalnych trudności, tych przeżywanych trudności rodzą się różne katastrofy życiowe. Z nich wynikają zaburzenia emocjonalne, z nich wynikają zaburzenia zachowania. Ja potem się z nimi zajmuję w psychoterapii, a wolałbym w profilaktyce. Więc tak też troszeczkę potraktuję te krótkie audycje internetowe z kategorii 7 uczuć. Najpierw ten zwiastun, a potem zaczniemy od złości. To trudne uczucie, ale mam nadzieję, że uda nam się do niego dobrać i oswoić tę złość. Zapraszam was do 7 uczuć, do 7 piątków, zainspirowany filmem Marka Koterskiego. Muzyko, graj sobie.